ma jakąś pasję i w tym przypadku może ci mówić o swojej cięciwie, to źle brzmi, ale może mówić o swojej cięciwie godzinami, a obok koleś opowiada ci o swoim ptaku godzinami, to brzmi jeszcze gorzej. W lewym narożniku jestem ja, Łukasz Kostka-Dibler, a w prawym narożniku mam dzisiaj bardzo wyjątkowego gościa, Sylwester Osik, deweloper, twórca gier indie. Na swoim Facebooku masz napisane, że jesteś piosenkarką, Sebastian Krośkiewicz z Fobia Game Studio, współzałożyciel studia i reżyser gry Carrion, autorką tekstów, pan Mateusz, znany wszystkim doskonale z takich kanałów na YouTubie jak TV Gry czy TV Filmy, wokalistką filmową, znany doskonale z TV Gry, TV Filmy, a o gospodzie nikt nie mówi, gospoda RPG, aktorką głosową. No, ja jestem starszym panem już. I geekiem. Właśnie tak tłumacząc osobom, które nie są w ogóle związane z muzyką, czym właściwie jest harmonia wokalna? Możesz mi powiedzieć, czym się różni tłumaczenie od lokalizacji, bo to nie jest to samo, tak? Słuchaj, jakie to jest uczucie dowiedzieć się, że twoja gra jest nominowana w dwóch kategoriach do The Game Awards, czy też w dwóch kategoriach do BAFTY? Będę szczery, no zajebisty. No drugą rzeczą, którą gdzieś tam na topce mam z sentymentu, to jest Warhammer, który w Polsce jest bardzo popularną grą po prostu. I też fajnie jest, tylko ja strasznie lubię sobie z niego cisnąć bekę, nie? Kojarzycie coś jeszcze z fizyki, z gimnazjum podstawówki? Czy technik, liceum? Teraz gimnazjum jest, ale nie ma liceum. Już nie ma. Dobra, nieważne. Właśnie RNDTU czy RNU? Jak wolisz, tak naprawdę to nie ma żadnych wytycznych. Możesz mówić RNDTU, możesz RNU, możesz Archneu. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że chciałabyś kiedyś wykonać arię operową w języku klingońskim. Czy to jest prawda? To jest moje marzenie. Ja kocham piłkę nożną. Kocham piłkę nożną i... Ja nie lubię piłki nożnej. Okay. Autentycznie nie... Piłka nożna się nie nudzi. Kompletnie nie jestem fanem piłki nożnej. Dlaczego sam pan Mateusz? Wówczas na Fantazjadzie w 2007 właśnie roku grałem Araba. Nie mam pojęcia. I ktoś nie mógł zapamiętać mojego imienia. Ja nie rozumiem dlaczego, ponieważ nazywałem się Khasus al-Eladar. Nie, no jakby geneza jest chyba dość oczywista. Ja po prostu od jakichś 14 lat życia mam dredy na głowie i jakoś tak przywarło. I mówił, zawołaj mi tego, zawołaj mi tego kebaba. I tak zostało. Wiesz co, to jest o tyle fajne, że powinienem teraz zrobić taki twist i powiedzieć, tak naprawdę mam na imię Łukasz. To była idealna ksywka. Ja bardzo chciałem, że jak byłem w gimnazjum, żeby mnie nazywali Hades, ale nikt nie chciał mnie nazywać Hades, nazywali mnie Mroczny Zbyś, to już z dwojga złego wolę kebab. Moje ksywki na Steamie to jest Anubis Skurwysyn Nilu, Za dnia pies nocą Homar, obecnie jest to Batman Nananananana. Można zacząć od Unity, można zacząć od Game Makera. Przede wszystkim siąść robić. Po pierwsze, nie będę jakby zachęcał do tego specjalnie, ale nie dlatego, że nie chcę widzieć nowych gier. Sparo osób na przykład podchodzi do tego, że to jest bardzo łatwy sposób na zarobienie dużych pieniędzy i to nie jest prawda. Wyobraź sobie, że zamykają cię w izolatce na pełen rok. I możesz ze sobą wziąć tylko 3 gry. Jakie to są gry? Czekaj, na ile lat? Tylko 3? Na rok. A ty tylko na rok, człowieku. No Wiedźmin na pewno. Najlepiej wszystkie 3 części. Załatwione. 3 gry, 3 części Wiedźmina. Microsoft Flight Simulator, najnowszy. Ale tylko jeżeli byś mi pozwolił ten, zabrać kokpit. Wiesz, chyba wziąłbym PESa jakiegoś. To jest tak, to na pewno Valhalla, bo zapowiadali, że będzie miała dłuższe wsparcie. Chciałem powiedzieć każdej pralki to Calgon. Nie będę się jakoś bardzo wysilał, ja bym powiem po prostu Heroesi P3 standardowo. Heroesy, rzeczywiście, ale to jest doskonały pomysł. To redaktorze kebab bardzo rymuje. Tak. Może dajcie mi po prostu komputer i jakiś tam kompilator, to sobie sam napiszę po prostu. To też dobre, nie? Testy automatyczne i tak dalej, ale kwestia jest taka, że no siadaj jak chcesz. Atencjusz. Ci ludzie, którzy powiedzmy są na tym YouTubie, z nimi jest łatwiej wykształcić jakieś połączenie takie. O, wszystko gra? Wiesz co, mam 2 koty i lubię czasami bić i tego się najbardziej bałem, żeby to robiły w trakcie. Ale dobra, może damy radę. Dobra. Co ty? Oj. O, jest walka.